Ostatnio wypożyczyliśmy furę, spotkaliśmy Franco, testowaliśmy siłownię i spotkaliśmy tego gościa, który powiedział bardzo ważną rzecz, do której dobrze by było się zastosować. Hey, listen, subscribe to his channel right now. And if you don't subscribe, you're not real. I make YouTube videos too and TikTok. Oh, I have 2 million now. 2 million? I have 15,000. 15,000, we had like 100,000. Word, really? Yeah, but we're from Poland, yeah. Poland, okay, what's up with the channel, man? How you like America so Shut far? Up. Słuchajcie, zdążyliśmy zauważyć, że w Miami jest naprawdę wielu vlogerów, wielu twórców, którzy próbują coś tworzyć i latają z tymi kamerami. I dziś poza tym, że poznamy tutaj dużych twórców, to poznamy również takich ludzi, przez których zażyjemy pewną substancję. Nauczymy ludzi polskiego, zatańczymy taniec lewego i zostaniemy oszukani. Po prostu życie w Miami. He's American one person. So how can you describe people by oh f**k no, f**k no. What's going on? Record me. What the fuck is going on, my man? Bro, I'm just holding the camera and everything is happening around me. Ja i chłopaki z Polski nie jesteśmy raczej imprezowi, ale jesteśmy w Miami. To jest miasto imprez tak naprawdę, plus my mieszkamy z Brazylijczykami, którzy no też są ludźmi imprez. To nie mogło się skończyć inaczej niż po prostu wyjściem wspólnie na imprezę. Chłopaki z Brazylii poprosili mnie, czy mogę im kupić alkohol. Nie wszyscy u nich mieli 21 lat, a tyle potrzebuję, żeby kupić alkohol w Stanach. I powiedzieli, że mimo, że nie piję, to jestem z Polski, więc na pewno gust alkoholu muszę mieć bardzo dobry, więc kupiłem im to. Look at this shit. What the? It's Polish vodka. Vodka, bro. Yeah. Finally some Polish vodka. Keep the bottle, man. Yeah, like you know. Polish community, huh? Yeah. Look at this shit. Oh fuck. O, polska woda. No. Za ile? 17 dolców. Ja 2 litry? 1,75. Szczerze, impreza była średnia. Z kilku powodów. Poszliśmy do gównianego klubu, jak się okazało. Zgubiliśmy połowę pijanych Brazylijczyków i nie wiedzieliśmy, co się z nimi dzieje. I po trzecie, musieliśmy wyjść z klubu przed czasem, bo mieliśmy do wykonania kolejne zadanie. Jedną z tych naszych misji w Miami było też poznanie Rafała, więc musieliśmy wyjść i pojechać po niego na lotnisko. Ale zapytacie się, Radek, kim do chuja jest Rafał? Słuchajcie, Rafał to ziomal, który też jest studentem w USA, już dużo dłużej niż ja. On w ogóle pomógł mi się dostać za pierwszym razem na studia do Stanów, więc bardzo szanuję ziomka i nigdy w życiu się na żywo nie widzieliśmy. Tylko pisaliśmy na Instagramie i to jest nasz pierwszy raz spotkania w prawdziwym życiu. Będę go wkręcał, że jestem z Portugalii. Dobra. Tak. Kolejnego dnia pojechaliśmy pokazać Rafałowi Miami Beach i to, co się dzieje na Ocean Drive. Tak wrażenie, bracie. Jest to samo, co plaża w Tegnie, ale też jest zajebiście. Co wie? Rafał lubi czekoladkę. Dobra, to nie smarujemy i lecimy tu! To ostatni ten pizda! Bracie, co myślisz na temat Miami? Pierwsze wrażenia? O, moje pierwsze wrażenia były już 6 dni temu, ale czuję, jakby to było miejsce stworzone dla mnie, nie? Czyli dla tyle się dzieje, dla totalnych kurwa debili, nie? Fajne jest to, że po prostu tutaj jest dobry vibe, nie? Ludzie sobie po prostu chillują, wszyscy są uśmiechnięci. Tak, co się stanie, wiesz, ktoś do ciebie podbija, pyta się, o stary, jak to tam zrobiłeś, zajebiście ci idzie, nie? My w ogóle z Pawłem podeszliśmy do takiego ziomka, tu ćwiczył ostatnio na trawie. No. I podbiliśmy, stary, weź tutaj jakąś tam, wiesz, tipy, żeby ćwiczyć. Ćwiczyć on.
słuchaj sorry, wiesz, tam zaczął się na 30 minut się rozwodzi tak. I mówi, że Konsystent. Yes, yes. Widzicie? Dlatego jak chcecie napierdzielać ostro na siłce, to musicie być konsystent, a jak nie, to jak tak. Okręcą coś tam. Do you wanna record? Nie wiem, stary. Okay, what's good? It's your boys. Chate. Who am I here with today? What? It's your boy. Who am I here with today? Pavel. Your name? My name, Pavel. Paul. 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 Okay, okay. Roger. Roger? Yeah. Okay, Roger. So look, you know what I'm saying? What type of music y'all listen to? Where y'all from? Poland. Poland? Yeah. Poland? Yeah. Poland? Okay, okay. Poland, W. Poland, you feel me? I took the wall. Polo G, baby. Travis Scott? Yeah. Okay, okay. Good. Six nine. Yeah. Hell no. Come here, bro. You said his favorite artist, 6ix9ine. Where? You gotta get on this nigga. Oh, it looks like 6ix9ine. Nah, we gotta get on this nigga real quick, though. That's crazy. Nah, bro. Nah, you gotta hop out the video, bro. We don't fuck with rap. Come on. Get out. Yeah, yeah, let me hold it. Oh, I took the wall. To Poland. So I'm gonna play y'all a song. Yeah. Y'all rate it from 1 to 10. Right. If it's lit, okay. Y'all get hyped. You know what I'm saying? Like, yeah. If it's y'all just don't fuck it. Right. I guess I'll be still discussing. It's a new day. Wake your ass up. Think about that. What's it 10? Good 9. 9, okay, for sure. Good 10. Give me kind of vibe of who's really good. Okay, okay, that's a good comparison. You feel me? We almost there. Yes, sir. Yes, sir. Music? Yeah, man. Yeah, bro. Thank you, bro. Hands up. Put 'em up. Thank you guys. Well, yeah. Thank you. I'm gonna get one of your numbers because we can do something. Yeah. Do tej ziomale w ogóle ja zobaczyłem na Instagramie czy gdzieś tam, że oni nagrywają z tym Kai Senat. Wiecie, ten ziomal od Speeda, w sensie kumpel Speeda, on w ogóle został najlepszym streamerem na świecie, coś w tym stylu. Plus ten ziomal, który podbił później, okazał się być dosyć grubą rybą na YouTubie, bo patrzcie na jego wyniki. Ziomal jest jakimś raperem i chyba dodatkowo YouTuberem i robi po miliony wyświetleń. Więc, no, niezłe znajomości nam się tam porobiły, bo wziął od nas numer Instagramy i chce nawet, żebym wrzucił z nim fotkę na Instagram, więc w sumie zrobię to. I możecie tutaj wejść i zostawić nawet lajkacza. Stary, 7 milionów na TikToku. Ten drugi 2,5. Ja pierdol. Słuchajcie, na naszej dzielnicy niby było średnio bezpiecznie. Tak mówili ludzie i tak wyczytaliśmy w internecie. Ale zobaczyliśmy ziomali mieszkających obok nas, którzy palą sobie Josha, więc postanowiliśmy podejść do nich i zagadać dla fabuły, zobaczyć co się stanie. My boy from Poland. Yeah. Yes. My boy from Poland, man. We are down in Florida living it up. Hell you know? Yeah. Get some of that good stuff. Fucking some good bad bitches. You know? Can you speak this in Polish language? Pozdrawiam Polska. Pozdrawiam Polska. Yeah. What is it? Hey, it's a greeting Poland. Greeting Poland. Yeah. Pozdrawiam. Pozdrawiam Polska. Pozdrawiam. Ja w ogóle podbiliśmy do nich z dużym dystansem, okazało się, że to spoko ziomale i mamy w sumie wiele wspólnych tematów. Ej, ale serio, tak dobrze nam się gadało, że gadaliśmy z jakieś 30-40 minut, a później dali nam oni w ogóle prezent, dosyć śmieszny, co zobaczycie pod koniec filmu. Yeah.
ziomy w ogóle z Ohio były, tak? No były, były, czyli myślę, że tutaj rodzina Speedika. Tak, to Speeda tam. A mówili coś, jak go widzieli? No I show Speed. No dobrze. No, myślę, że on też chyba coś tam ciumnął. Chyba mówię, że rodzina od Speeda. Mówi, hell yeah, hell yeah. Talk me more, bro. Dzisiejszy dzień to też był dzień wylotu Franco, więc ten dzień postanowiliśmy spędzić jak najlepiej tylko możemy. Ale zanim to zobaczymy jeszcze, jak dobrze Franco pamięta polski język. Jest on z São Paulo, więc był to obowiązek nauczyć go tej piosenki. Dziwko to Trójmiasto, a nie São Paulo. Budzę się... Right, so the words are like... Dziwko to Trójmiasto. No, wait, say it again. Dziwko to Trójmiasto. Dziwko to Trójmiasto. Trójmiasto. Trójmiastro. Dziwko to Trójmiasto, a nie São Paulo. Budzę się za São Paulo. Będzie to mnie trampą. Halo! What does this mean? What does it mean? Alright, bitch, this is Tri City, not the fucking São Paulo. Yeah. What the fuck? I'm fucking Polish. I'm waking up. Oh my. Why are you talking shit about my city, bro? No, he's not talking shit, bro. He's just talking. This is fucking Tri City, no not São Paulo. It's not good like in São Paulo. Yeah. Go ahead. We should show him with the Lewandowski then, bro. No way. Bro, he's so clean, man. This, bro. Let's do it outside. Yeah, let's do it. Jako, że to ostatni dzień Franco, to postanowiliśmy iść na plażę i oczywiście pograć w piłkę. Później odblokowaliśmy trochę wspomnienia i pojeździliśmy wózkami w Walmartie to, co robiliśmy, jak byliśmy razem studentami w Stanach Zjednoczonych. But it fits us, bro. Like, this is yours, this is mine. Yeah. This is mine, this is yours. Rafa, zrobisz nam zdjęcie? What's poppin'? I później znowu graliśmy w piłkę. To był challenge, żeby trafić do kosza. O kurwa! Ja pierdolę. Ja pierdolę z like me, right? Yeah, yeah. Exactly. We'll see again, bro. In a nice place again, you know? Yeah, like in 6 months we'll see each other. 6 months, yeah. Of course, yeah. It's faster than 1 year, you know? It was so fucking fast like this. But it was crazy, bro, because it didn't feel like... Nie, ale w ogóle już jakaś przerwa była między tym spotkaniem. It was like 2 years, bro. 2 years almost, bro. But we feel like, oh yeah, alright. Yeah. Nothing, bro, nothing. Thank you so much. Now this is your beer, bro. Nice to meet you, brother. Bye, guys, bye. Pamiętacie tych ziomali sąsiedztwa, którzy sobie jarali tam? To gadało nam się z nimi tak dobrze, tak nas chyba polubili, że dali nam po prostu jednego joya. Ja ogólnie jestem mega przeciwny wszystkim używkom. Ja nie piję, nie palę, nic, nawet kawy nie piję i was też zachęcam, żebyście odstawili używki. Ale k***a, no to jest Miami, nie? Ja nigdy nie spróbowałem żadnego josha, nic i pomyślałem, że to jest idealny czas, żeby spróbować tego pierwszy raz w życiu. Rafali, to co my testujemy dzisiaj? Testujemy, kurwa, wybryki natury, że tak mogę powiedzieć, bardzo słodkie. O kurde. Jeremi. Z boku na bok. Tak. Jeremi. What's poppin', man? Ale mi napierdala w kucach. Zróbmy jakiś zespół. Zasadniczym pytaniem, które tutaj trzeba postawić, jest dość oczywiste pytanie. Czyli, czy Gdańsk się bawi z nami? Czy Gdańsk się bawi z nami? Nie będę ukrywał, że było śmiesznie p***uj, ale później zrobiliśmy pewną głupotę, przez no, którą mieliśmy problem. Jak zwykle na podróży coś się musiało dolić.
I teraz, kurwa, to kosztowało sporo. Put 'em up, put 'em up.